Jak myślisz, jak często doświadczasz w swoim życiu manipulacji? Albo tym bardziej, jak często im ulegasz? Jeśli uważasz, że ciebie to nie dotyczy, to niestety każdy z nas mniej czy bardziej jest podatny na akty manipulacji, najczęściej nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Jakiś czas temu na kanale pojawiła się analiza manipulacji stosowanych przez stację TVP. Dzisiejszy film to kontynuacja. Chcąc poznać drugą perspektywę, warto zerknąć, jak na polu manipulowania widzami radzi sobie największy konkurent państwowej telewizji, czyli stacja TVN. Dla jasności, nie chodzi tutaj o stawianie na równi tych dwóch stacji telewizyjnych, bowiem znacząco różnią się one sposobem, w jaki przekazują informacje. Warto jednak wiedzieć, jakimi metodami się posługują, żeby umieć się przed nimi bronić i świadomie je filtrować. Przykład pierwszy. Kreowanie narracji. Tutaj pomogą nam niedawne wydarzenia z granicy polsko-białoruskiej. Problem w tym, że TVN, relacjonując te wydarzenia, najpierw z góry ustala, jakie emocje mają wzbudzić w odbiorcy, a później na potrzeby tych emocji kreuje odpowiednią narrację. Redaktor informuje, że uzbrojeni ludzie w mundurach nie mają zamiaru ustąpić nawet o krok i grożą stojącym na granicy imigrantom. Dopiero po tym puszczany jest fragment, na którym strażnik wypowiada do migranta słowa: łamie pan polskie prawo. A następnie klip, gdzie członek fundacji Ocalenie informuje, że w stronę jednego z migrantów strażnicy skierowali paralizator, ale bez informacji o tym, w jakich okolicznościach to się stało, ani jak się ten człowiek wtedy zachowywał. Problem w tym, że biorąc pod uwagę suche fakty, to znaczy obecność strażników granicznych na granicy wynikającą z nielegalnej migracji, ciężko doszukać się jakiejkolwiek opresji. Paralizator natomiast, zgodnie z relacją świadka, został wyciągnięty w kierunku migranta, który podszedł. Nie ma jednak wyjaśnienia żadnych okoliczności, nie ma opisu zachowania mężczyzny, ani również nie ma informacji, czy strażnik graniczny zachował się zgodnie z procedurami, czy nie. Natomiast zestawienie paralizatora ze słowem groźba oraz użytym wcześniej sformułowaniem uzbrojeni ludzie w mundurach zamiast po prostu funkcjonariusze sugeruje odbiorcy, jakoby strażnicy graniczni stosowali wobec migrantów opresję, nakreślając tym samym pryzmat, przez jaki materiał powinien być odebrany. Następnie przez redaktora przytaczana jest informacja, że od 11 dni migranci są w pułapce na granicy między Polską a Białorusią. Mężczyźni, kobiety i dzieci z Afganistanu. Najmłodsza dziewczynka ma 15 lat. Całe zdanie o kobietach i dzieciach poparte jest bardzo wąskim kadrem, na którym mieści się zaledwie kilka osób. Owszem, są to kobiety, natomiast na wszystkich szerokich kadrach i ujęciach z miejsca zdarzenia, które pojawiają się wreszcie przygotowanego przez TVN materiału, ciężko dostrzec jakiekolwiek kobiety i dzieci, a w oczy rzucają się głównie młodzi mężczyźni. Mamy zatem dopasowanie kadru do narracji, której celem jest granie na emocjach widza. Kobiety i dzieci kreowane jako bezbronne istoty zawsze będą wzbudzać współczucie. Obiektywna informacja powinna być poparta jak najszerszym kadrem prezentującym grupę uchodźców, jednak to mogłoby nie pasować do narracji omawianego fragmentu. W materiale prowadzący zazwyczaj sam nie ocenia tego, co się dzieje, za to przytaczane są wypowiedzi aż pięciorga komentatorów z miejsca zdarzenia oceniających sytuację, co może sprawiać wrażenie, że poznajemy szereg oddolnych perspektyw. Jednak w istocie wszystkie perspektywy są z jednej strony. Wypowiada się troje aktywistów z Fundacji Ocalenie, poseł z partii Lewica i człowiek, który przyjechał tu przywitać przybyszów, czyli osoby jednoznacznie krytyczne wobec działań Straży Granicznej i rządu. Nie ma jednak przytoczonych komentarzy ani opinii przedstawicieli Straży Granicznej czy obywateli, którzy popieraliby ich działania. Na koniec materiału dostajemy za to dwa wycinki z wywiadów z przedstawicielami rządu. Wiceminister Obrony Narodowej informujący o tym, na ile drutu kolczastego zgłosiła zapotrzebowanie Straż Graniczna i premier stwierdzający, że wpuszczanie ludzi nie jest rozwiązaniem problemu, gdyż to tylko sprawi dalszą eskalację.
Po fragmencie poświęconemu wypowiedziom, a raczej wycinkom wypowiedzi przedstawicieli rządu, następuje komentarz redaktora, tłumaczącego odbiorcom, że oznacza to, iż biedni ludzie pozostaną w pułapce. Na koniec wszystko jest skwitowane słowami aktywistki, mówiącej, że to jest nieludzkie. Podsumowując ten fragment, TVN kreuje odbiorcom perspektywę, z jakiej mają patrzeć na przytaczane wydarzenia. Robi to za pomocą chociażby doboru słów. Uzbrojeni ludzie w mundurach zamiast funkcjonariusze. Czy prezentując wycinki kadrów zgadzających się z narracją oraz jednostronne wypowiedzi świadków. Przykład drugi. Pomijanie istotnych wątków. Chcąc zaszkodzić czyjejś popularności, zwłaszcza gdy ta jest jeszcze względnie mała, to zdecydowanie korzystniej będzie nie pokazywać informacji na ten temat i je ukrywać, ignorując tym samym ich istnienie, niż pokazywać je chociażby w negatywnym świetle. Widać to chociażby na przykładzie ruchów politycznych Janusza Korwina-Mikke, którego partie nie były często uwzględniane w sondażach TVN-u. Wyniki sondaży były zwyczajnie wycinane, tak aby widz nawet nie dowiedział się o istnieniu takiego ugrupowania. W przypadku małych ugrupowań kluczowe jest nie zwiększać ich zasięgów, wtedy pozostają niegroźne. Natomiast każda informacja na temat takiego ugrupowania puszczona w obieg powoduje jakiś, nawet minimalny, wzrost zainteresowania. Tym sposobem widz otrzymuje nieobiektywne informacje. Nieuwzględnienie w sondażach jakiejś partii sprawia, że w opinii publicznej przestaje być ona traktowana poważnie, spychając ją tym samym na margines. Co ciekawe, wyniki partii Janusza Korwina-Mikke były pomijane, pomimo tego, że pokazane zostały ugrupowania o niższym wyniku sondażowym, co jeszcze bardziej umniejsza jego partii. Przykład trzeci. Kreowanie wydarzeń na siłę. W 2013 roku TVN chciało zrobić materiał o tym, jakiej krzywdy ze strony Polaków doświadczają mniejszości Romów. Reporterzy jednak nie byli w stanie sami znaleźć treści wskazujących na takie zdarzenia, świadków, nagrań czy relacji. Dlatego na swoim oficjalnym profilu facebookowym zwrócili się do widzów z prośbą o kontakt, jeśli ktokolwiek był świadkiem podobnego zajścia. Takie zachowanie powoduje potencjalne zagrożenie dla obiektywizmu i realności informacji. Jest bowiem szansa, że znajdą się osoby, które zgłoszą się w wyniku takiego apelu nie po to, aby pomóc, lecz aby wykorzystać szansę na chwilowe zaistnienie w mediach lub nawet na zniszczenie życia znienawidzonemu sąsiadowi. Motywacji i przyczyn może być wiele i nie wszystkie muszą wynikać z poczucia sprawiedliwości. Przykład czwarty. Zakłamywanie wykresów. Ludzie skalę wykresu intuicyjnie odczuwają za pomocą proporcji, a nie liczb. Można podać widzom prawidłowe liczby, natomiast zaburzyć nieco proporcje pomiędzy słupkami na wykresie, tym samym sprawiając, że jakaś konkretna informacja będzie mniej lub bardziej zaakcentowana, w zależności od oczekiwań twórcy. Na tym przykładzie widać, jak zaburzona jest proporcja pomiędzy poszczególnymi słupkami. Dla porównania obok wykres tworzony z zachowaniem proporcji. Podobnie w tym przypadku. Wykres zaprezentowany przez TVN pokazuje symboliczną wręcz różnicę pomiędzy 56 a 36%. W rzeczywistości jednak różnica ta jest dużo większa. A na koniec chyba najbardziej oczywisty przykład, czyli sondaże wyborcze partii. Wynik partii bliższej TVN-owi jest wyraźnie wyższy niż powinien być w stosunku do wyników pozostałych partii uwzględnionych w badaniu. Wykres jest wyraźnie zakłamany i to nawet pomijając zbyt dużą dysproporcję pomiędzy 27% ówczesnej Platformy Obywatelskiej a 22% Prawa i Sprawiedliwości. 10% partii, która zajęła ostatnie miejsce w tym sondażu, powinno stanowić minimalnie więcej niż 1/3 pierwszego wyniku, a jak widać nie stanowi nawet 1/5. Dla porównania wykres z zachowaniem proporcji. Wyraźnie widać, o ile bliższe sobie są przedstawione wartości. Tak naprawdę żadna kolumna nie dominuje, tak jak jest to w przypadku wykresu przygotowanego przez TVN.
Do wszystkich powyższych przykładów zostały wykorzystane dokładnie takie same procenty i liczby, co w materiałach emitowanych przez TVN, jednak ich odbiór jest zupełnie inny. Mózg intuicyjnie wyczuwa poziom dysproporcji, widząc tak mocno odległe słupki sondażowe, mimo że suche liczby mogą wskazywać na zupełnie coś innego. Wyłączając liczby, wykresy TVN-u w tych przypadkach stają się zupełnie bezwartościowe, gdyż nie zawierają żadnych proporcji. Przykład piąty. Wycinanie niewygodnych treści. Natalia Maliszewska, polska łyżwiarka biorąca udział w zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, została wielokrotnie poddana testom na obecność koronawirusa. Przez wzgląd na pozytywny wynik nie mogła wziąć udziału w rywalizacji na dystansie 500 metrów. Jest to oczywiście przykry moment dla sportowca, kiedy nie może się sprawdzić na wydarzeniu, na które szykował się prawdopodobnie przez całą karierę. Stąd tak emocjonalny post łyżwiarki zamieszczony na jej Instagramie. Całość posta znajdziecie w opisie, natomiast jego zakończenie brzmiało następująco. W nic już nie wierzę, w żadne testy, w żadne igrzyska. Jest to dla mnie jeden wielki żart. Mam nadzieję, że ten, który tym steruje, nieźle się przy tym bawi. Mój mózg i moje serce więcej już nie zniesie. A Wam dziękuję i do usłyszenia niedługo. Widzowie Faktów TVN nie ujrzeli jednak pełnego cytatu tego fragmentu. Jedno, dosyć istotne z punktu widzenia przekazu, zdanie zostało wycięte. Przekaz TVN-u brzmiał: w nic już nie wierzę, w żadne igrzyska. Nie chodzi tutaj o podważanie wiarygodności testów, lecz o zwykłą rzetelność, a raczej jej brak. Cytat ewidentnie został pozbawiony niewygodnego elementu i z kontrowersyjnego politycznie wpisu stał się nagle emocjonalną wypowiedzią rozżalonej łyżwiarki. Odbiór takiego wpisu jest zdecydowanie inny niż oryginalnie zamieszczonego przez Natalię Maliszewską. Przykład szósty. Zakłamywanie rzeczywistości. Chociaż ten przykład powinien się raczej nazywać zaklinaniem rzeczywistości, a całość nie powinna być okraszona mianem manipulacji, lecz po prostu wpadki. Nieprawdopodobne jest to, jak do z góry ustalonej narracji próbuje się dopasować argumenty, nawet jeśli nie są poparte dowodami, albo wręcz dowody im przeczą. W 2015 roku dziennikarz TVN relacjonował kryzys migracyjny, z jakim musiała mierzyć się Grecja. Opisując wydarzenia, używa sformułowania: widać starszych, schorowanych ludzi, widać dzieci. Problem w tym, że w tle za dziennikarzem prawda wygląda nieco inaczej. Przypływający do brzegu ludzie to najczęściej młodzi mężczyźni. W momencie, kiedy dziennikarz wypowiada słowa o schorowanych ludziach, dzieje się coś, o czym była mowa w pierwszym argumencie, jak omawialiśmy przykład z granicy polsko-białoruskiej. Mianowicie, kadr staje się wąski i jako widzowie widzimy zaledwie wycinek rzeczywistości. Patrzymy na ratowników, a nie na migrantów. W tle tymczasem wybrzmiewają słowa o dzieciach i schorowanych osobach. Ciekawe jest również zachowanie dziennikarza. Na chwilę przed wypowiedzeniem tych słów wyraźnie odbiega wzrokiem od kamery, co rzadko zdarza się profesjonalistom. Wygląda to tak, jakby sam był świadom, że słowa, które właśnie padają, nie są prawdziwe i nie mają żadnego odzwierciedlenia w materiale. Pojawia się zatem pytanie, czy dla dziennikarza korzystniej jest kłamać i przekazywać informacje zgodnie z narracją, tracąc przy tym wiarygodność, czy jednak przekazać informacje rzetelnie, narażając się tym samym na jakieś potencjalne konsekwencje, jednak zachowując jednocześnie wiarygodność. Przykład siódmy. Bagatelizowanie. W marcu 2019 roku miało miejsce dość głośne wydarzenie. Młodzi chłopcy zostali wylegitymowani przez policję za jazdę po pomniku smoleńskim w Warszawie. Powodem interwencji policji było niszczenie mienia publicznego. Samo istnienie tego pomnika jest oczywiście kontrowersyjne, jednak odsuwając na bok kwestie sympatii politycznych, należy go traktować jako mienie publiczne.
Na zamieszczonym w sieci nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, jak młodzi chłopcy traktują pomnik jak rampę skateparku i zostawiają na nim wyraźne ślady. TVN jednak, relacjonując wydarzenie, ogłosił, jakoby chłopcy byli ścigani przez policję za jeżdżenie obok pomnika. Mamy tutaj do czynienia z podwójnym zakłamaniem, bowiem nie było żadnego pościgu za chłopcami, zostali wylegitymowani, o czym otwarcie informuje policja. A sama jazda hulajnogą miała miejsce również po pomniku, a nie tylko obok. Warto jednak dodać, że po kilku dniach TVN w artykułach internetowych zmieniło nagłówki na bliższe prawdzie. Podsumowanie odcinka. Jak widać, manipulacje, zakłamania i fake newsy to elementy stale goszczące w przekazie masowym, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Celem filmu nie jest rozstrzyganie, kto dopuszcza się większych manipulacji, a kto mniejszych. Celem nie jest również dawanie argumentów do dyskusji skrajnym wyznawcom którejkolwiek strony polskiej sceny politycznej. Niezależnie po której stronie znajdują się Twoje poglądy, warto po prostu znać techniki i przykłady manipulacji medialnych, tak aby chociaż minimalnie się na nie uodpornić i być świadomym odbiorcą. Dlatego zapraszamy do nadrobienia materiału o manipulacjach TVP oraz do merytorycznej i kulturalnej dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.